Witam Państwa serdecznie na wystawie pomiędzy Warszawą a Zakopanem Legenda Tytusa Chałubińskiego. Nie mam możliwości gościć Państwa osobiście tutaj na tej ekspozycji ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale mam nadzieję, że już na początku nowego roku akademickiego, gdy sytuacja się unormuje, spotkamy się tutaj na tej, mam nadzieję, ciekawej dla Państwa ekspozycji. Dlaczego tegoroczną wystawę czasową poświęciliśmy temu słynnemu XIX-wiecznemu lekarzowi? Po pierwsze, w 2020 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Tytusa Chałubińskiego. Tytus Chałubiński przyszedł na świat w roku 1820 w Radomiu. Drugi powód jest najbardziej oczywisty. Drodzy Państwo, Tytus Chałubiński był nie tylko słynnym lekarzem, ale pasjonował się mineralogią, botaniką, a nawet znajdował czas na historię sztuki. A trzeci powód realizacji tego przedsięwzięcia jest najmniej znany. Drodzy Państwo, w drugiej połowie XX wieku pojawiła się idea, by nasza uczelnia, wówczas nazywana Akademią Medyczną, uzyskała nowego patrona. Była szansa, by Akademia miała nazwę Akademia Medyczna imienia Tytusa Chałubińskiego. Ten projekt oczywiście ostatecznie nie został zrealizowany, ale do dnia dzisiejszego osobom zasłużonym na uczelni wręcza się medale poświęcone też Tytusowi Chałubińskiemu. Drodzy Państwo, będziemy się z Państwem spotykać online przez najbliższe tygodnie, regularnie we wtorki i czwartki i podczas każdego ze spotkań będziemy Państwu prezentować ciekawostki, anegdotki i ciekawe historie poświęcone tytułowemu bohaterowi wystawy. Podczas najbliższego spotkania o góralach i Tytusie Chałubińskim opowie pani Kinga Warszawska. Serdecznie Państwa zapraszam w pierwszej kolejności online, a już jesienią tutaj bezpośrednio na wystawę czasową. Dziękuję.